Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Krynek Mistrzu i zapraszam was dzisiaj na Terra Invicta, grę kosmiczną, którą będziemy ogrywać dosyć długo, będzie dosyć, moim zdaniem, bardzo długą serią, postaram się nagrać, mam nadzieję, że wam się będzie podobać. I teraz tak, o czym jest ta gra? Szybko. Jesteśmy, można powiedzieć, musimy zjednoczyć całą naszą planetę przeciwko kosmitom. Oprócz grania, zarządzania na Ziemi, będziemy mogli też osiedlać się w kosmosie, budować statki kosmiczne, walczyć z najeźdźcami, budować porty kosmiczne, wydobywać surowce, odkrywać nowe technologie. Gra jest oczywiście w wczesnym dostępie, jeszcze gra ma dość sporo błędów, gra nie prowadzi nas za rączkę, jest dosyć trudna z tego co czytałem, na tą grę czekałem dość długo, niestety nie kupiłem od razu, była dostępna z tego względu, że dosyć drogo kosztowała, więc teraz była wyprzedaż, więc na wyprzedaży sobie śmiało mogłem pozwolić sobie kupić. No dobra, no to razem z wami wejdźmy do tego świata i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Dobra, co my tu mamy? Samouczek, tylko opór. Dobra, weźmy normalny, wybierz frakcję i też tu mamy jakieś frakcje. Dobra, weźmy opór, nie wiem o co chodzi. Start 2022, 360 obiektów kosmicznych, większy wpływ na płynność działania, opór, kosmici, poddaństwo, wykorzystywanie, ucieczka, współpraca z niszczyni i ugładzenie. Frakcje, 8 frakcji. Dobra, weźmy te 8 frakcji, to jest standardowo. Układ słoneczny, średni układ słoneczny. Nie wiem o co chodzi dokładnie, scenariusz współczesny i pełen... Dobra, mamy tutaj tylko jedną opcję, więc tak jak jest na razie, to sobie zobaczmy jak to wszystko będzie. W przypadku pierwszej rozgrywki zlecone z frakcją foru z włączonym samouczkiem. No dobra, pouczymy się trochę, zobaczymy jak to wygląda. Jestem ciekawy, zaczynamy. Dobra, z tego co ja widzę, to bardzo długo się wczytuje. Widzę, że jeszcze prawdopodobnie optymizacja jest skopana, ale dobra, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. We remember the day the stars answered, the day we learned we were not alone. As a familiar sun rose on an unfamiliar universe, some of us saw wondrous possibility and others existential danger. The astronomers had insisted that the bright streak in the sky was no natural phenomenon. Most of us didn't really believe them until it burned through our atmosphere and crashed in a remote region, leaving only wreckage and uncertainty. In our ignorance, we fractured, taking refuge in our most primal emotions. Each of us saw what we wanted to see. Everyone loves heroes, depends on them to save us from evil, lead us through darkness. Problem is, real heroes are always ignored. What no one understands is that being shot at is easy. The hard part is convincing someone they're drowning before it's too damn late. Dobra, mamy samouczek. Dobra, przeczytajmy sobie podstawowe. Samouczek uruchomiony. Na wybranym poziomie trudności samouczek składa się z dwóch głównych części, które komu od siebie nie zależy. Zestaw zadań, które prowadzą gracza przez kluczowe aspekty rozgrywki. Na wykonanie niektórych z tych zadań trzeba poświęcić kilka lat, a szczególnie kroki w ramach tych zadań są wyświetlone u góry ekranu równoległe z zwykłym zadaniem kampanii, które popcha fabułę do przodu. Opis elementy z interfejsu będzie się pojawiać za każdym wywołaniu danego elementu. Opis pomaga graczom zrozumieć narzędzie potrzebne do osiągnięcia swoich celów. Oprócz tego wiele mechanik gry jest szczególnie opisane w kodeksie, który można otworzyć klikając symbolem znaka zapytania. Dobra. Kampania rozpocznie się tuż przed pierwszą fazą misji. Aby rozpocząć grę, włącz upływ czasu za pomocą przycisku frame przycisku. Dobra, co my tutaj kurde mamy? Miejsce rozbicia UFO, region Guatemelana, dobra. Niewielkie UFO weszło w wyższą atmosferę i eksplodowało w chwili lądowania. Dobra, dajmy dalej. Zobaczmy, co my tu mamy. Pojazd kosmitów rozbił się w sektorze, nie dało się uzyskać, ale podejrzewam, że obca forma życia zdała uciec przez okoliczne tereny. Greetings, Commander. I am pleased to report the Council has appointed you leader of our organization. I am Fiona Ayawade, your Chief of Staff. While most of the world is reacting with fascination at the arrival of an alien species on Earth, we represent a small group who believes the alien's crash landing and disappearance may signify a potential threat. We intend to build an international organization capable of investigating and, if necessary, combating any danger aliens may pose. Wysłać konsultanta do zbadania miejsca katastrofy w regionie Guatemala. Resztę konsultantów najlepiej oddelegować, żeby pozyskiwali wpływy w państwach, które mogą przydać się w naszym celu. Celem można w każdej chwili sprawdzić symbol naszej frakcji w lewym górnym rogu ekranu. Dobra. Our council is made up of some of the Earth's best and brightest. They are capable, connected, and standing by for your orders. If we truly face the threat of invasion, we need to start organizing now. We are going to need global cooperation on a never-before-seen scale. I recommend we start tasking our councillors with gaining support in strategic positions of power across the globe. Dobra, filary władzy. Co my tu mamy? Wieżę. Dobra, ciekawe. Reports are still coming in, but it is clear that an alien object has crashed down on the planet. We should send a counselor to investigate the site as soon as possible. Dobra, jak to wygląda? Gustaw Nowak, konsulat. O! Jakiś naukowiec, dobra, ciekawe. Gustaw Nowak, komander, wygląda na to, że mamy poparcie w Kanadzie, więc warto zainwestować się w tamtejsze filarami. Dobra, więc będziemy musieli troszeczkę inwestować w Kanadę, tak? Dobra, jak to wygląda? Na razie wygląda to dosyć dobrze. Dobra, i co my tu mamy? Gdy będziesz odwiedzać poszczególne elementy interfejsu, tu na prawo od dużego celu będziesz pojawiać się przyciski samouczne. Kliknij je, aby otrzymać informacje na temat aktualnego, otwartego interfejsu. Dobra. This is your main command interface. From here, we can monitor developments across the globe and beyond. Send our counselors on missions, direct research and development, and much more. Take some time to familiarize yourself with it. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Information about our currently selected counselor appears in the bottom right of the screen. Their available missions can be found in the bottom center of the screen. Dobra, oczywiście Gustaw Nowak to jest Polak, tradycyjnie. Fajnie to wygląda. Dobra, no tu mam następna rada. Kliknij symbol samouczka, a gra prowadzi cię po interfejsie użytkownika Terra Invictus. Dobra, czy ja mogę to przesunąć? Niestety, kurde, nie da się. Mamy zasoby, dobra. Co my tu mamy? Górny pasek, fundusze, wpływy i akty mają kluczowe znaczenie dla twoich działań na Ziemi. Pionki kontrola misji są używane w programach kosmicznych. Nauka i projekty inżynierskie blokują nowe technologie oraz moduły statków kosmicznych i habitów. Dobra. Poczekajcie, no to... Habitantów, dobra. No. Dobra, idziemy dalej. Fundusze. Budowanie naszych korzyści programu kosmicznego, pozyskiwanie wielu organizacji, wykorzystywanie misji nastawienia na aspekt finansowy oraz wspierania naszych obiektów kosmicznych. Otrzymujesz je dzięki kontrolowanym państwom, priorytetowymi łupów, organizacjom, cechom konsulentów, modów habitatów i sprzedaży surowców z kosmosu na Ziemi. Dobra. Plus, minus wiem o co chodzi, ale widzę, że jest tego multum, więc nie będzie to takie łatwe. Dobra, poprzednia rada, to tutaj mi to pokazywało. Dobra, posiadasz 200 punktów rezerwy finansowej. Fundusze służą do budowania ziemi. Dobra. Dobra, to jest z filarów, akcje, mamy na razie 20. Akcja oznacza nasze możliwości przeprowadzania działań bojowych na małą skalę operacji szpiegowskich. Punkty akcji pozyskuje się głównie do organizacji, jednak mogą one też pochodzić do celów statów. Dobra, też jeszcze nie do końca rozumiem. Dobra, akcje działają w typu, że można jakieś działania przeprowadzać. Dobra, następna rada. Co mi tu w ogóle mam? Ciąg. Każdy punkt ciągu odpowiada możliwości wniesienia 10 ton ładunku z powierzchni Ziemi na niską orbitę za pomocą rakiet i innych środków. Ciąg może też służyć za znaczną karą do dostarczenia obiektów do bardziej odległych miejsc. Jeśli generowane głównie przez państwa dysponujące swoim programem kosmicznym, ale może też pochodzić do organizacji. No kurwa, ciekawe. Dobra, idziemy dalej. I co my tu mamy? To jest kontrola misji. Sposób określony jako kontrola misji oznacza wszystkie urządzenia potrzebne do naszych działań w przestrzeni i cały obsługujący je personel. Zbyt niska wartość kontroli misji poważnie ułatwi innym frakcjom przejmowanie naszych obiektów w kosmosie i znacznie zwiększy prawdopodobieństwo wypadku. Jeśli nie mamy wolnych punktów kontroli misji, nie możemy budować ani pozyskiwać nowych habitatów, ani statków kosmicznych. Nadwyżka kontroli misji jest przekształcona w punkty nauki i fundusze. O kurde, a to trzeba to też kontrolować. Dobra. Co mamy dalej? Badania. No to badania, no to wiadomo o co chodzi, to nie musimy się tego... Limit filarów władzy, właśnie, filary władzy. Tutaj znajdziesz zestawienie bieżących sumy punktów filarów władzy i naszego limitu filarów władzy. Przekroczenie tego limitu powoduje codzienną karę do wpływów, odzwierciedlenia przez zmniejszenie przyrostu wpływu na naszej frakcji. Wrogie misje wymierzone przeciwko nam filarom władzy otrzymują wtedy premię. Możesz porzucić filary władzy w celu zmniejszenia tego kosztu i prowadzić badania zwiększające limit. Dobra, no to będzie, no będzie ciekawe. Co my tutaj mamy? Widok Ziemi. Tylko wkurwia mnie to, że nie jestem w stanie w ogóle tu przesunąć. Dobra, widok Ziemi, widok Układu Słonecznego, Rada Frakcji. Konsultanci są twoimi głównymi agentami na Ziemi, a później będą działać w całym Układzie Słonecznym. Podczas swoich misji mogą pozyskiwać różne państwa dla twojej sprawy. Tropić kosmitów lub zakłócać działania innych frakcji. Tutaj możesz zwerbować konsultatów i zarządzać nimi. Okej. Co my tu mamy? Państwa Ziemi. Okno państwa gromadzi wszystkie informacje o państwie w jednym miejscu. Możesz tu także wyznaczyć priorytety filarom władzy. Wpływanie na ziemskie państwa jest jedynym z głównych sposobów zapewniania twojej frakcji dominacji geopolitycznej. Klikając tutaj możesz przeglądać szczególne informacje o każdym państwie. O, to jest też bardzo fajna informacja. Lista habitatów. W oknie habitatów możesz przeglądać szczególne informacje o statkach kosmicznych i bazach powierzchniowych wszystkich frakcji. Możesz też zlecić budowanie nowych modułów w istniejących habitatach. Okej. Dobra, idziemy dalej. Co my tu mamy? Lista flot. Dobra, statków kosmicznych, zarządzanie ich budowaniem. Dobra, okno nauki. Nauka ma kluczowe znaczenie dla postępów Terra Invicta. Tu możesz przeglądać projekty badawcze i zarządzać priorytetami naukowymi. Dobra, coś takiego. I okno wywiadu. Określa wywiad zawierający zbiór posiadanych informacji na temat kosmitów, innych frakcji, działania mających miejsce na Ziemi oraz wszystkich ciał niebieskich w Układzie Słonecznym. Zaglądać tu często... Dobra, to trzeba często zaglądać. Sprawdzać aktualny stan wiedzy swojej frakcji i zdobywać pomoc w podejmowaniu lepszych decyzji. O, to jest kurde bardzo kluczowe, więc będziemy bardzo często sprawdzali. Następne co mamy? Zmiana trybu mapy Ziemi. Okno kadr. To jest okno kadr, czyli lista wszystkich konsultatów, habitatów, armii, flotów. No, dobra, no to nie wiemy o co chodzi. Ustawienie czasu rozgrywki, to możesz wstrzymywać i wznawiać grę, a także regulować tempo upływu czasu. W niektórych momentach gra zostanie wstrzymana do czasu rozwiązania jakiegoś innego problemu. Dobra, to jest też dobra opcja. Co my tu mamy? Zobacz cele. Dobra, tu już mi nie musicie pokazać, tu też już nie musicie mi pokazywać. I co my tu mamy? Wybrany konsultant, czyli po prostu nasz Polaczek Gustaw Nowak. Kurde, ale fajnie się nazywa Gustaw. No dobra, to okno przedstawia aktualnego wybranego konsultanta. Możesz kliknąć portret konsultanta, aby przejść do ekranu informacji o konsultacie i dowiedzieć się o nim więcej. Dobra. I co my tutaj kurde mamy? Dobra, misje konsultat, konsultacja 2, badania działań kosmitów 1, przejęcie władzy 2, przejęcie zasobów kosmicznych 2, szpiegostwo 1.1, więc nie jest aż taki kurde zajebisty. Właściwie to są kurde misje tutaj, co tam... Wyznaczenie polityki 2, ukrycie 2, kontakt 2, lot na orbitę 2, 2, 2, wszystko po 2, dobra. Okazyjna lojalność 2. Mogę kliknąć, żeby się dowiedzieć. Lojalność, jak wysoka są szanse na to, że konsultant zdradzi swoje... że może zdradzić naszą też frakcję. Dobra, jest to kurde gościu ze Warszawy. Można też go ulepszyć. 32 lata. Chyba to są lata. Nie, punkty doświadczenia konsultantów. Odzwierciedlają jego rozwój osobisty oraz gromadzenie wiedzy i można je wykorzystać do ulepszeń. Konsultanci zyskują jeden lub więcej PD podczas misji i zazwyczaj otrzymują co najmniej 2 PD, gdy przeprowadzą daną misję wymaganego testu. PD może wydawać na poprawne parametrów dodawania korzystnych cech lub pozbycie się cech niekorzystnych. O, to jest kurwa też bardzo dobra opcja. Dobra, cechy. Postrzegawco, socjolog, nerwowy, pariasco, to znaczy pariasco. Bardzo nielubiany w swojej ojczyźnie. Znacznie lepiej radzi sobie w obcym kraju. Okej, dobra. Czyli jak... dobra, jeszcze o to. Nie powiedziałem tego. Dobra, nie mówimy o polityce. Więzi rodzinne i układność. No dobra. Układność co nadaje perwersję, 3 do szpiegowstwa. Dobra, i co my tu mamy? Rynek organizacji. Orion Service Group. O Jezu, tylko jest kurde multum tutaj. Rynek organizacji, nieprzydzielone organizacje. Teraz tak, my musimy jakąś organizację teraz zrobić. Mamy 200, tak? Tego zasobu. Właściwie to jest kasa. 103. Przychód, to jest jakiś przychód daje, ale nie jestem w stanie sprawdzić, co to znaczy. Umożliwia misję konsultacja plus 1. Dobra, jesteśmy na troszeczkę drugim poziomie. Dobra, zróbmy to sobie tak. Kup. Potwierdź i kupujemy. Dobra, cel osiągnięty. Dobra, udało nam się tego. Osiągnięty cel, zarządzanie organizacjami. Niewykupione organizacje w jakimś czasie staną się niedostępne dla innych frakcji. Organizacje można też uzyskać poprzez projekt frakcji. Przenoszenie frakcji między konsultantami wymaga niewielkiej dopłaty. Dobra, zobaczmy cele. Stations, space docks, resupply hubs. We are going to need it all. When you think we are ready, take the leap into orbit. Dobra. Staczycy też platformy są przyczółkami ludzkości w przestrzeni kosmicznej i niewiele ważnym elementem indralizacji kosmosu oraz budowanie floty wojennej. Stanowią stacje, składają się z modułów, które zapewniają premię do badań i innych zasobów oraz pozwalają konstruować statki i dodatkowe moduły. Powinien się zacząć gromadzić ciąg oraz kontrolę misji, żeby przygotować się do budowy stacji. Okej, dobra, zobacz cele, co my tu mamy, cel samouczka, przydziel konsultanta, no to mamy, faza misji, włącz upływ czasu do następnej fazy, wybierz, dobra, wybierz misję do wykonania z listy z dołu ekranu, a następnie kliknij odpowiedni cel na mapie. Jeśli misja jest trudna, za pomocą państwa możesz uzyskać dodatkowy zasób, aby zwiększyć szanse powodzenia. Po przejrzeniu misji wszystkim konsultantom kliknij przycisk potwierdź przydziały. Dobra. Cele samouczka. Tu mamy. Co my tu jeszcze mamy? Zdobądź filar władzy. Filar władzy odzwierciedla kluczowe punkty władzy polityczne. Wyścig konsultanta do państwa, gdzie chcesz uzyskać wpływy. Mi się wydaje, że będziemy musieli naszego wysłać do Kanady, ale to za chwilę zrobimy. Załóż stację, oszczędź dość pieniędzy, ciągu i kontroli misji, żeby opłacić wysłane wykosą platformy będącym modułem głównych stacji. Kurwa, nie będę miał chyba kasy na to, ale dobra. Założenie stacji może zająć kilka miesięcy. Cel ogólny, kontroluj państwa na ziemi. Dobra, w chaosie wywołany przybiciem kosmitów możemy sięgnąć po wpływy, które czynią. Dobra, ja sobie przeczytajcie, ja sobie też przeczytam ze spokojem, więc się nie będę tak mówił na głos, bo to bez sensu. Jest tego multum tych wiadomości na początku, ale jak wiadomo, im bardziej rozwinięta gra, tym więcej może się po prostu tutaj dziać. Dobra. To mamy jakieś wiadomości. On the left-hand side of your interface is the newsfeed. It will keep you apprised of important events. Sometimes sensitive updates about our Dobra, co my tutaj w ogóle mamy? Mamy nowy cel, załóż stację kosmiczną, przyjdzie konsultacja misję. No to dobra, mamy tu takie podpowiedzi. I tutaj się rozbiło UFO. Dobra, Gustaw Nowak, badanie działać kosmicznych 100%. Włączenie tej opcji sprawi, że Gustaw będzie sam będzie decydował. OK, czyli też będzie można ustawić Acknowledged. Standing by for orders. Ready for orders. Dobra, a ty koleżanko, gdzie ty w ogóle tutaj jesteś? Jesteś tutaj, tak? Pekin, w Chinach. To ja mogę cię przydzielić. Rosja. Dobra. To jest Rosja. Dobra, mamy tutaj Polskę. Co? Poczekajcie, bo mi... Tu nie Warszawy nie ma, tu jest Warszawa, co nie? Dobra, mniejsza o to. Mamy rozwój i co my tutaj jeszcze, kurde, mamy? Wielka Brytania. Dobra, my tak naprawdę tu mamy Stany. Rosja. I tu mamy Kanadę. Priorytety, regiony. Poparcie. Składa się kosmitom służba, uzyskiwać kosmitów 3%, brak decyzji 48%, stawić opór kosmitom. Filar władzy. Dobra, czy ja mogę jakoś... Dobra, zobaczmy koleżankę, co ona tutaj ma. Ma 14 okazanej lojalność, czyli ma więcej niż nasz kolega. Zwolni, możemy ulepszyć. Dobra, na razie tego nie będziemy robić. Nieprzydzielone organizacje, więc ze spokojem byśmy mogli jakąś organizację, ale mam za mało kasy, kurde. Dobra. Zróbmy sobie organizację i co my tutaj mamy? Mamy tak, rada, werbunek. Na razie nikogo nie będziemy werbować. Teraz tak. Information about our currently selected misje konsultantów. Dobra, to są misje. Dobra, co my tu mamy? Przejęcie władzy, zdobyć otwarty filar władzy w państwie, zamach stanu, agitacja. Dobra. Jesienie niepokoju. Dobra, na razie ukryj. Sukces 0. Nawet nie ma sensu. Dobra. Jak to teraz, kurde, zrobić, żeby przydzielić kogoś? Priorytety. Opuść państwo. Stosunki. Sojusznicy. Norwegia. Dania. Irlandia. Island. Słowacja. Dobra. Misja jest trudna, a za pomocą paska możesz użyć dodatkowych zasobów, żeby zwiększyć szanse powodzenia. Ready for my mission. Dobra. Co my tutaj mamy? To... Information about our currently selected count. Radzisz projektu. A tu mamy Gustawa, tak. Ale nie możemy. Przejęcie władzy, ukrycie, badanie działań kosmitów. Stacja Tiangong. Dobra, stacja Exodu, platforma, orbita. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda tak naprawdę wyżej, czyli w Układzie Słonecznym, jak to się prezentuje. Ja pierniczę, ale... Ale to zajebiście wygląda. Tej co za Układem Planetarnym jest, kurde, więcej tutaj planet. Ojoj. Ojoj, dużo asteroid. Okay, ciekawe, czy będzie, dobra, Mars, Merkury. Ciekawe, czy Słońce, Merkury, L5. To my to mamy Słońce, Perchus, L3. Kurde, fajnie się to prezentuje, jest naprawdę ciekawe. Dobra, co my tu mamy? Mamy stację kosmiczną, ale nie widzę, jest po ciemnej stronie globu. Dobra, ty jesteś tu, i teraz tak. Teraz jak to w ogóle teraz działa, bo nie ogarniam teraz tego. Dobra. Okej, nawet mogę imię i nazwisko i zmienić twarze, dobra. Co my tu mamy jeszcze? Państwa. O Jezu, ile kurde tych państw tutaj jest. Masakra. Poparcie, dobra. Wiecie, co by się tutaj teraz przydało? Żeby znaleźć konkretny kraj, żeby można było wpisać, ale widzę, że tego tutaj nie ma. Kenia, Kanada. Zaprojektuj szablon priorytetów. Nie. To na razie nie robimy. Nie wiem, do czego to jeszcze służy. Dobra. Frakcje, populacja. PKB. Filar władzy. Technika wojskowa. Dochody ciągu. Niepokoje. Poziom demokracji. No ładnie. Dobra, na razie to gramy sobie chyba tak. Populacja frakcji, kontrola frakcji, teren państwa, dobra. Co my tutaj kurde mamy teraz? Dobra, weźmy sobie babkę. Ready to go. Dobra, tu babka coś tutaj robi, a nasz kolega przyjęcie władzy 4%. Tylko 20%, że mu się uda. Dobra, jakie mamy tutaj szanse? Mail jakiś, dobra. 92. Przejęcie władzy. Dobra, spróbujmy misję tu zrobić. Dobra, wiem na jakiej zasadzie już to wygląda. Jezu, ten angielski jest... Widać, kurde. Prawie jak Polak. Dobra, to są na razie ukryj i teraz mamy co zrobić. Aby włączyć upływ czasu, ukończ fazę przydzielenia misji. Dobra, cel osiągnięty. Udało się? Udało. Osiągnęliśmy cel przydzielone konsultantowi misję. Ma nowe misje, wysyła się na początku każdej fazy misji, które najpierw odbywa się co tydzień, a potem co 2 tygodnie. Dalej. Our researchers are asking for your guidance in directing their efforts. Dobra. Wybierz priorytet badań. Badania w Terra dzielą się na 2 kategorie. Badanie publiczne i projekty inżynierskie. Wszystkie frakcje mogą pomagać jednocześnie w tych 3 różnych badaniach publicznych, które odzwierciedlają globalne postęp w szerokich dziedzinach naukowych. Nie rozumiem trochę tego. A, dobra. Teraz już skumałem. Dobra, frakcja, która najbardziej przyczyni się do dokończenia badania publicznego, będzie mogła wybrać kierunek kolejnych badań. Projekty inżynierskie są podzielone na każdej frakcji i zazwyczaj zapewniają konkretne korzyści. Dobra. Każda frakcja rozdziela swe punkty nauki pomiędzy badania publiczne i projekty inżynierskie. Kierowane wysiłków w ten jeden. Jedynie badania pozwala ukończyć je szybciej, ale nie wykorzystywuje premii związanych z różnymi obszarami badań. Przejdź do memu badań i wybierz ustawienia. Dobra. Badania to były tu. Badanie i rozwój. Dobra. Co my tu mamy? Badania odbiorców. Sposób na opinię publiczną. Nie jesteśmy sami. Dobra, plus 15. Wachta kosmiczna to nie. Dobra, to tutaj zrobiliśmy. Jesteśmy sami. Socjologowie rozważają. Dobra. Our current counselors are stretched thin. I recommend we expand the council. Dobra, będziemy musieli stworzyć wybór i posiadać 5 konsultantów w swojej radzie. Dobra, czyli będziemy musieli 5 ogarnąć. Teraz tak, czy my możemy dalej coś tu dodać? Listopada. Wiecie co? Na razie spróbujmy zrobić te badania. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Dobra, to ja wiem. Dobra, to ja też wiem. I teraz tak, rada. Czyli mamy mieć 5. Raz, dwa, dobra. Zróbmy werbunek. I kogo tutaj możemy teraz pozyskać? Dobra, jakiegoś Angola. Kierownicy wysoko postawieni, dyrektorzy publicznej korporacji, które unikają błysku fleszy, ale potrafią osiągnąć swe cele. Dobra, Julian Matok. Dobra. To jest kierownik. Tu mamy szpiegów. Kurde, dobre statystyki mają. Lepsze statystyki niż kurde nasi tutaj. Perwersja, czy to zdolność do kształtowania opinii o innych. Kluczowy parametr do zjednoczenia sobie państw władzy. Tu jest Dini. Dobra, to ma 8. Ale 60 nie mamy. A mamy dopiero... Właśnie. Dobra, nic z tym nie zrobimy. Teraz tak, pytanie. Leci? Dobra, leci. Bardzo powoli. Teraz tak, my potrzebujemy... Posiadamy 18... Czekajcie, muszę przeczytać. Wpływów. Codziennie otrzymujemy 0,67. 0,33 od konsultantów, 0,35 dzięki poparciu na świecie. Co miesięcznie otrzymujemy 20, co roku otrzymujemy 245. No, trochę to potrwa, zanim cokolwiek tutaj zrobimy. Dobra. Rozbicie się UFO. Powinniśmy też to zbadać. Nie wiem, jak to długo będzie trwało. Wiecie co? My sobie to piszymy. Dobra. To jest Ziemia. Ja sobie z jednej strony zobaczę, w ogóle to się obraca. Trochę chyba przesadziłem, wiecie? Wybierz zespół kierowniczy. Możesz teraz werbować zespół kierowniczy naszej frakcji. Oficerowie, operatorzy, finansi. Zyskaj 50 punktów. Wiecie co? Ja chyba sobie operatorów zrobimy. Dobra, mamy radę i mamy trochę punktów, więc możemy kogoś teraz chyba zwerbować. Nie, wszyscy. A nie, jeszcze nie możemy zwerbować. Dobra. Pokazywało mi 30 wiersze pojazd kosmitów zrobił się w sektorze. Cleaning things up. Dobra, koleżanka tutaj widzę, że ukończyła. Możemy śmiało tutaj parę rzeczy. Mamy spójrz radę. Przyjdzie konsultacja. Dobra, to koleżanka. Może ty zajmie się tą misją. Badaniem UFO. On the left-hand side of your internet. Dobra, ona jest w Mali. Dobra, konsultacji. Mamy tutaj dwójkę. Teraz tak, jak to było? Rada, państwa. Habity to niebudowane statków, badania to nie, wywiad. Humanitas, inicjatywa, służba, akademia, protestator i exodus. Brak danych, brak danych, brak danych. Dobra, kosmitów też tutaj nie ma. Information about our currently selected. Dobra, na razie werbować nie możemy. Ale czemu to teraz nie działa? Dobra, ja chcę ją teraz przydzielić. O! Laying the groundwork. Wrapping up here. Filar władzy 1. Włączona wykonawcza. Zapewni następujące korzyści. Dostęp do misji wyznaczonej polityki w tym państwie. 2,2 punkty inwestycji miesięczne, 8,9 miesięcznie. Czyli to są tak zwane badania. Dobra, teraz koleżanka, jak to teraz zrobicie, żebyś cokolwiek tutaj robiła? Dobra, nie chcecie tu. Czekajcie, czy mogę coś update'ować? Mamy. Zyskać cechę niezniszczalność. Osoby, które bardzo trudno zabić podczas epizodów masowej przemocy. Ulicznik. Możesz wydawać PDD zwiększyć na parametr maksymalnej wartości 25. Nie jest aż tak dobra. Perwersja, ona ma dość dobrą perwersję. Dobra, więc sobie ze spokojem tu zrobimy koleżankę. Teraz tak. Kolega, 92%. Powinien ogarnąć sobie to. Teraz tak, my też możemy sobie coś tutaj porobić. Dowodzenie, szpiegostwo razy 5 i... Co? Uczoność? Uczoność wskazuje, jak dobrze konsulat bada i analizuje zjawiska. Miesięczny dochód. Dobra, to sobie dodamy i miesięczny dochód sobie z spokojem zrobimy. Będę spokojem. Dobra, wejdź. Tak na razie nic tutaj nie zrobimy. Dobra, tu jest koleżanka. To bądź filar w państwie. Ale czemu tutaj mi się nie pojawia? Nie wiem, czy to jest kurde błąd, czy co? Mission in progress. Cleaning things up. Dobra, niech sama automatycznie coś robi, bo nie wiem, coś się chyba pierniczyło. Populacja. Dobra, my tak naprawdę dopiero mamy drugiego. 15, 16. Dobra, 20. Dobra, więc ze spokojem, to dopiero lecimy. 8 godzina, to jest godzina, więc spokojem. Dobra, państwa, federacje. Co miesiąc utrzymujemy 23, więc trochę nam tu pójdzie. Ale powiem wam, że tutaj nic mi tu nie wyskakuje, różne po prostu misje. Chciałbym po prostu jakieś misje zrobić. Czy nie wiem, czy coś się kurde spieprzyło? Dobra. Ze spokojem. Mamy 21, więc nie wiem jak długo. Zjednoczona ludzkość, dobra. Rosną świadomość, że nie jesteśmy jedyną inteligentną rasą we wszechświecie. Sprawia, że niektórzy zaczynają postrzegać innych ludzi w nieco innym świetle. Budzi to nadzieję, to możemy okiełznać swoje destrukcyjne zapędy i wykazać się jednością w obliczu przybycia kosmitów. Odłóż na bok różnicy i współpracujemy. Dobra, wiecie co? My sobie jednocześnie też zapiszemy rozgrywkę. Ze spokojem. Robimy sobie nagranie. Wzięcie władzy, koniec w październiku dopiero. Dobra. Cel osiągnięty. Dobra, zdobyliśmy nasz pierwszy filar władzy, oferują dostęp do części surowców państwa, panowanie nad priorytetami oraz czasem armii. Filary władzy mogą zostać blokowane przez inne frakcje poprzez misje, osłabienie czystki, więc warto je wzmacniać misjami obronnymi interesów, żeby zniechęcić potencjalnych wrogów. Dobra. Idziemy dalej. Dobra. Zdobądź filar władzy w dużym państwie. Zróżnicowana koalicja może być bardzo przydatna, ale jeśli chcemy rzeczywiście stawić czoła potencjalnemu zagrożeniu ze strony kosmitów, potrzebujemy wsparcia państw, które dysponują znacznymi zasobami. Powinniśmy związać się z krajami, które generują ciąg lub mają potencjał, aby w krótkim czasie rozpocząć program kosmiczny, żeby w razie potrzeby zmierzyć się z najeźdźcami. Dodatkowo powinniśmy rozważać też państwa mają dostęp do własnej armii lub powinniśmy sfinansować stworzenie armii, jeśli kosmicy zaczną prowadzić działania bojowe na powierzchni Ziemi. Sukces. Dobra, udało się przejąć filar władzy do frakcji D Reistance w Mali. Panujemy teraz nad jednym z jednych filarów władzy. Władza wykonawcza w tej pasty należy do frakcji D Reistance. Konsulant Gustaw, misja przejęcia władzy, cel Mali. Bamako, Mali, szansa 93%, też 50% bez sukces. Dobra. My sobie... Prepping for next mission. Teraz tak, udało nam się. Tu powinienem mieć... Czeka na misję. Prepping for the next mission. Prepping up here. No właśnie, powiem wam, że trochę... głupio. Dobra, populacja, filar władzy. Filary mamy, technika wojskowa, dochód ciągów. Widzę, że Rosja i Ameryka mają dość sporo. O, dobra, stosunki. Mają też armię. Region surowców zapewnia premię do priorytetu gospodarki państwa lub pobyty zwiększy nierówności społeczne oraz szkody dla środowiska. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Co to w ogóle jest? Kluczowy region gospodarczy. Kluczowe regiony gospodarcze zapewniają premię do priorytetu gospodarczy państwa. Centrum kontroli misji Roskosmos. Roskosmos, ja pierdolę. Dobra, tu nie mamy filary władzy. Wrapping up here. Dobra, tutaj nic ulepszyć nie możemy. Kolegę też nic nie możemy. We'll be ready for new orders soon. Habitaty. Dobra, to są jakieś stacje kosmiczne. Kurde, fajnie się to prezentuje. Dobra. Rada. Dobra, my sobie normalnie teraz coś zrobimy. Dobra, jak badania? Badania powoli idą, bardzo powoli. Wpływanie na polityczne. Co my tu mamy? Budowa statków i flot. Klasy statków. Wybuduj do kosmiczna, by zwiększyć moduły habitatu, pozwalające konstruować statki. Wow. Fajnie się to prezentuje. Dobra, wróćmy sobie do Ziemi. Duże państwo to jest właśnie Rosja. Ale czy kurde nam pójdzie z Rosją? Teraz tak, to nie jest takie kurde proste, jak się wydawało. Podsumowanie wydarzeń. To mam filar w dużym... Nieznany świat układ. Jezu, kurde, to jest za transferów. Układ. O matko. Jakie to są surowce. Dobra, będziemy z powoli i ze spokojem do tego dochodzić. Jest tego multum. Wojna Rosja-Ukraina. Dobra, właśnie się zaśmiałem pod nosem, ale dobra. Dobra, kosmitów jeszcze nie mamy. Tylko mnie martwi, wiecie. Jedna rzecz. Bo ja tu powinienem mieć interfejs, a tego interfejsu kurwa nie mam. Parametry dowodzenia. On the left-hand side of your interface is the news feed. It will keep you apprised of important events. We should make every effort to understand the nation's social and economic situation so we can best direct its development to support our efforts. Gdy dane państwo należy do federacji, ta informacja będzie tu wyświetlona. Dobra, filar władzy, no to jest nasz, dobra. Przegląd państwa. Wybój, posiadaj 3 konsultantów swoich. Dobra, ruszymy z tym akcją. Co my tu mamy? Werdunek sekcji operacyjnej. Dobra. Spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rada ONZ zbiera się, aby przedyskutować przybycie kosmitów. Niestety nie spełniły się nadzieje na to, że uczestnicy Rady wypracują jednomyślne stanowisko. Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone odrzucały się wzajemnie oskarżeniami o ukrywanie wiedzy na temat przybycia kosmitów i blokowania pełnego dostępu do miejsca katastrofy. Mamy możliwość wpłynięcia na wydarzenie i przedstawienie naszych argumentów na forum całego świata. Jednak jeśli to uczynimy, bardzo ryzykujemy, że nasi konsultaci staną się łatwym celem dla naszych wrogów. Zostanie w ukryciu. Dobra, zaktualizują zbieg o parcie naszej frakcji. Is an opportunity. Our test is to recognize and seize it. Dobra, napotkano frakcję inicjatywa. Napotkaliśmy frakcję inicjatywa. Przywódcy tej zakulisowej kilki niewiele mówi o sobie i swoich metodach. W niektórych miejscach rozsiewają plotki, że przybycie kosmitów to kłamstwo i spisek rządowy z korporacjami. W innych, że kolei założyli spółki przedstawiające produkty rzekomo chroniące przed nieistniejącą kosmiczną zarazą, które sami wymyśliliśmy. Każda okoliczność może przekuć w okazję. Musimy dostrzec szansę i wykorzystać. Pan Byk. Okej. Our only hope is to understand what the aliens want with us and determine how to satisfy them without losing our independence. Dobra. Protektorat. Dobra, na czele tej organizacji stoi sojusz wysoko postawionych polityków, którzy uważają, że skryte nadejście kosmitów oznacza, iż istoty te należy traktować jako zagrożenie. Uznali jednak, że ludzkość i tak nie ma szans oprzeć się gatunkowi, który jest w stanie odbyć podróże międzygwiezdne. Nie możemy toczyć wojny, która skończy się naszą eksterminacją. Pozostaje nam jedynie liczyć na to, że zrozumiemy, czego chcą o nas kosmici i jak im to dać bez utraty własnej niezależności. Spoko, dobra. Idziemy dalej. I'm here. Dobra, wstrzymano. W państwie Rosji buduje się naturalny filar władzy z dobrymi dochodem ciągu. Przechwyćmy go. 91%. To jest tak, co my tutaj masz, kolega, koleżanko? I to masz 100%. O! Widzicie? Nagle się pojawiło. What the fuck? Nie rozumiem tego. Dobra. Gustaw. Przejęcie władzy. Ale to może zrobimy tak. Mamy radę, więc możemy sobie zwerbować kogoś lepszego. Na kogoś lepszego. No nie mamy za dużo punktów. Trochę to potrwa. Dobra, co my tutaj masz? Śledztwo dozumności konsultata do zbierania informacji o kimś, kto woli pozostać w ukryciu. Jest to podstawowy parametr w wielu misjach. Określa tę zdolność do wykrycia konsultantów wroga. To jest 5 tutaj mają. Tu jest 6. Jest. Dobra. Mamy nowego kolesia. I osłabienie. Jezu, ile tu mam możliwości. Dobra, do dzieła. I spróbujmy ciebie, koleś, zrobić tak. Czystka, osłabienie, zamach stanu. Zwiększa nasze poparcie w państwie. Islandia. 83%. Otwórz przedziały. Dobra, na razie do Rosji nie możemy. Dobra, mamy tutaj szpiega, więc będziemy szpiegować. To jest tak, aktywistka, kolega tutaj jest naukowcem. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Wiadomości. Dobra, to już wiemy, czy już wiemy jakieś tam, wiecie, podstawy, jak to wygląda. No nic, no i teraz po prostu czas. Czas, który będzie płynął nieubłaganie. Raz szybciej, raz wolniej. Ale dobra, jeśli chodzi o FPS-y, to w miarę dobrze to chodzi. Nie mamy ani wody, nie mamy w ogóle surowców. Ale dobra, co my tutaj mamy? Zarządzanie obecnie filarami władzy o wartości 3,7,6. A naszym limitem jest 127. Przekroczenie tego limitu zwiększono. Dobra, posiadanie 19 punktów, więc co miesiąc otrzymujemy 36, więc będziemy musieli jeszcze jednego konsultanta sobie zwerbować, tak jak jest po prostu w misji. No i dobra, no to zrobimy sobie tak, że jak właśnie wspomniałem, przyspieszymy. Going silent. I think we had a breakthrough. Clearing things up. Dobra. Laying the groundwork. Cleaning things up. Prepping for next mission. Mission in progress. We'll be ready for new orders soon. Ale oni nie mogą. Nie wiem, czy muszą być. Może kurwa tu chodzi o punkty. Akcje, może przeprowadzić działanie boją na skalę. Dobra, na razie tutaj nic nie możemy. Oczywiście zrobimy automatycznie. Z czasem, jak się poduczymy, to nie będziemy musieli robić. Dobra. Co my tu mamy? To można zlikwidować. Nowa misja ukrycie w regionie Bamako, Mali. Dobra, w Mali. Co my tu mamy? Przydziel konsultacja misji. Dobra, na razie żadnych rzeczy, nic nie dostaliśmy, jakichś komunikatów. Dobra, mniej więcej zaczynam pojmować o co chodzi. Public opinion is moving in our direction. We'll be ready for new orders soon. We'll be ready for new orders soon. On the left-hand side of your interface. Dobra. Udało mu się? Dobra. Udało mu się. Zandii. Dobra, i co my tutaj mamy? Tak to prezentuje, jak dużo słabów wytwarza państwo na nasz korzyść. Nic na razie. Zbyt słabo. Dobra, a w tym państwie mamy 2-2. Naukę. Gotówki niestety nie mamy. Punkty miesięczne inwestycje, znaczy, że one nadwyższają gospodarkę państwa. Frakcje kontrolujące filary władzy w państwie mogą je rozdzielać za pomocą karty priorytetu. Wartość nadwyżki zależy od PKB. PKB. Dobra. Tu mniej więcej widzimy jak to wygląda. I... O, Irlandia. Ma dość mocne. Na czerwono no to mają dosyć słabe. Dobra. Coś widzę, że kolegom tutaj nie wyszło. Chiny. No, Chiny też mają dobrą militarkę. Chiny wprowadza sankcję gospodarczą na państwo Indie. O, ciekawe. Potwierdź działania. Nabierzliśmy nową organizację do powstawania. Aha, dobra, to teraz możemy cokolwiek robić. Dobra, zróbmy na razie... Kurde, nie wiem. Dobra, wiecie co? Wszystko, kurde, w Mali staramy się tutaj robić. Takie gówno. Dobra. Dzielmy, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, widzę, że już trochę... Widzę, że trochę godzina... A, już kurde wykonali. Szóstka. Dziesiątka, mogę ulepszyć. A, to... W sumie tu kolegę bym mógł teoretycznie do jakiejś grupy, ale nie mamy kasy. O. Dobra. To my tu mamy szpiegostwo, więc można zwiększyć jeszcze bardziej mu szpiegostwo i bezpieczeństwo. Więc będzie dobrym szpiegiem, powiem wam. Bardzo dobrym. Tu jest 14. Ci mają po 2. No, trochę tak słabo w niektórych. Bandrianto Hartwene. Hartwene. Dobra. Dobra. Dobra, jest zrobione, jest zrobione. Czekamy, czekamy. Dobra, mamy 35. Więc śmiało możemy sobie teraz poogarniać. I teraz tak. 100%. Konsultacja, inspiracja i agilitacja Mali. Dobra, można ich tutaj ładnie przyspieszyć. I teraz tak, mamy dosyć kasy, właściwie tych punktów i zwerbujemy nowego kolesia, albo kolesia. Najlepiej by było tych zwerbować, bo oni są dosyć mocni, powiem wam. Realność 13, 4. Wiecie co, my sobie poczekamy i tego sobie tutaj polityka zwerbuje. Ma bardzo dobre statystyki. Dobra, lecimy dalej, ale żeby nie było, zrobię sobie pauzę. Zrobimy sobie pauzę w dzisiejszym odcinku i no, i wrócimy do następnego odcinków, do tej gierki. Powiem wam, że no, na początku nie wiedziałem o co chodzi. Na razie plus minus wiemy o co biega i w następnym odcinku postaramy sobie sami ogarniać niektóre misje. Sami. Będziemy starać się ogarniać parę rzeczy. No dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Łapkę w górę zostawcie, tak wiadomo zawsze. Jeśli jesteście nowi widzami, no to zostawcie, wiadomo, subskrypcję, żeby być na bieżąco, komentarz, no i do następnego.